który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiary najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. List do Hebrajczyków, rozdział 7, werset 26. Nasz niebiański arcykapłan, a Aaron i jego synowie w ogóle nie nadawali się do zaspokojenia naszych potrzeb. Ich kwalifikacje były dalekie od tego, co jest wymagane. Najwyższy kapłan, w pełni odpowiadający nam, musi mieć nieskończenie wyższe cechy. Po pierwsze, on musi być świętym w charakterze, mając niezmienną miłość do dobra i nienawiść do zła. Po drugie, w postępowaniu musi być pomocny, nie może mieć żadnych elementów lekceważenia potrzeb i dobra innych. Po trzecie, w kontakcie musi być niepokalany, nieskażony w żadnej mierze okolicznościami zepsucia. Nieskażony w żadnej mierze okolicznościami zepsucia. I po czwarte, jego społeczność musi być oddzielona od grzeszników. Jego cała droga rysuje wyraźną linię rozdzielającą między nim a tymi, którzy są w trakcie praktykowania grzechu. Wszystkie te cechy są piękne i doskonale widoczne w naszym Panu Jezusie Chrystusie podczas Jego ziemskiej wędrówki. Nikt inny w całej historii nie mógł nawet w przybliżeniu upodobnić się do Niego. On stoi sam w wyjątkowej, jednorazowej, niepowtarzalnej i błogosławionej godności. Ten na wieki pozostaje, bo ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też może doskonale zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego bowiem mamy arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 24 werset. Jest jeszcze piąta kwalifikacja. Musi on być uczyniony wywyższonym nad niebiosa. Zwykły ziemski poziom kapłaństwa nie wystarczy. Musi on otrzymać pozycję wyższą niż wszyscy inni, wyższą niż aniołowie, a wszystko musi podlegać jego wzniosłej władzy. W ten sposób może on używać całego stworzenia Bożego dla błogosławienia tych, dla których dobra został ustanowiony najwyższym kapłanem. Jak cudownie jego lud jest otoczony opieką, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiary najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.